Turniej wszedł w decydującą fazę. To już półfinał i tylko jedna z tych drużyn może wejść do finału rozgrywek. Zapraszamy na stadion Tottenhamu. Witamy! Znajdujemy się na londyńskim Tottenham Hotspur Stadium i to właśnie tu odbędą się dzisiejsze zmagania, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski. Odliczamy sekundy do rozpoczęcia rewanżowego meczu w półfinałach tych pucharowych rozgrywek. Tottenham zmierzy się z drużyną Manchesteru City. Manchester City w pierwszym spotkaniu tego dwumeczu wypadł wspaniale. Wygrali okazale, mają dzięki temu sporą przewagę przed rewanżem. Nic nie powinno odebrać im awansu. Tak prezentuje się wyjściowa jedenastka Tottenhamu. Hugo Lloris stanie między słupkami. Na obronie Emerick Laporte wystąpi z Willy Orbanem. W pierwszej linii zaprezentuje nam się dzisiaj Harry Kane. Popatrzmy może na wyjściowy skład Manchesteru City. Między słupkami stanie Ederson, Kevin De Bruyne oraz Rodri zagrają na środku pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie dziś Antoine Griezmann. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Wychodzi z bramki i przejmuje piłkę. Ta kontuzja wygląda na poważniejszą. Sędzia przerywa więc akcję, by na boisko mógł wejść lekarz. I będziemy mieli rzut sędziowski. Trener, którego będziemy mieli okazję dzisiaj podglądać przy pracy, ostatnio odniósł setne zwycięstwo w swojej szkoleniowej przygodzie. Pewnie tym meczem najchętniej otworzyłby drugą setkę wygranych. Na szczęście nie wygląda na... Zaraz, to może być bramka. Nie będzie gola! A to wszystko dzięki tej jednej interwencji. No i po zagrożeniu dobry odbiór. Piłka teraz u Griezmana. Griezmann, okazja! Jest pierwsze trafienie w dzisiejszym spotkaniu. Gol Antoine'a Griezmana. Obejrzyjmy sobie, Tomku, cały ten popis solowy na chłodno. To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No. No to mamy 1-0. Dejan Kulusewski. Zdecydowane wejście teraz. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Griezmann na połowie rywala wciąż prowadzi piłkę. Griezmann będzie groźnie. I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Kulusewski przy piłce. Rywale coraz bliżej, utrudniają rozegranie. Dejan Kulusewski. Odebrał tę piłkę jak na treningu. Uwaga, czy teraz będzie okazja?
Niestety zaprzepaszczona, świetna okazja do strzelenia gola. Sam na sam z bramkarzem, wystarczyło odrobinę pokombinować zamiast zamykać oczy i uderzać jak najmocniej. Tylko minuta dodatkowego czasu. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Kwadrans przerwy dobiegł końca. Obie ekipy na boisku. Obie zmotywowane i gotowe do walki. Zacznie Manchester City. Griezmann, będzie groźnie. Było groźnie, ale świetna interwencja obrońcy. Klasa. Od dawna mówiło się, że trafi na Anfield i udało się. Liverpool dopiął transfer. Tomku, czasem do stworzenia mocnej ekipy brakuje jednego elementu. Czas pokaże, czy on się nim stał. Ale popatrzmy, bo mają okazję. Bernardo Silva! Ależ Portugalczyk się teraz zachował. Spokój przy wykończeniu. Jeszcze raz widzimy, jak doszło do sytuacji, po której padła bramka. Ewidentny błąd, zabrakło koncentracji i trzeźwej oceny sytuacji. Wystarczyło wybić bal. No to mamy 2-0. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Rodri. De Bruyne przyjmuje piłkę. Teraz będzie niebezpiecznie. Aj! Teraz pięknie do broni. Uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza. Nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Daleko dobrywa w pole karne. I De Bruyne! No to jest już chyba pozamiatane. 3 gole różnicy, to poważna przewaga. Popatrzmy na powtórkę. Pewny strzał z bliskiej odległości, właściwie stuprocentowa sytuacja. Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wykończyć taki akt. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Ten strzał skutecznie zablokowany. Łatwo nie było, ale piłka utrzymana w boisku. Kevin De Bruyne. João Cancelo. Nie rwą się do ataku, jak Państwo widzą. Świadomi wyniku wymieniają sobie podania. Trudno się teraz dziwić fanom, że dają wyraz swojemu niezadowoleniu. Nie takiego wyniku tu się spodziewali, a przede wszystkim nie takiej gry. Trudno im nawet sklecić akcję z kilku podań. Przypomnijmy, że niedługo odbędzie się spotkanie Premier League, którego nie można przegapić. Tottenham Hotspur zmierzy się z londyńską Chelsea. Gdybym musiał wybrać w tym tygodniu jeden mecz do obejrzenia, to na pewno byłby mocny kandydat. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. Rashford chyba to wykorzysta. I gol! Tak! Harry Kane! Cały stadion wstrzymał oddech, ale bramkarz nie miał najmniejszych szans z tej odległości. Trafia do siatki z łatwością, jak na treningu. Mamy więc 3-1. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. João Cancelo. Rodri. Ruben Dias. De Bruyne. Rafael Guerreiro. Ruben Dias. Tak jest! Kibice Manchesteru City czekali na ten gwizdek. Mają awans do finału. Gratulacje!